Ujujujuju, ale będzie się dzisiaj działo, moi drodzy. Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Witam was wszystkich bardzo serdecznie już w tym kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już 14 odcinek z FIFA 23. Dzisiaj będziemy robili sobie SBC o kartę Hero. Tylko że to nie będzie takie SBC jak było ostatnio, że karta 86 Hero to było maksymalna, jaką mogliśmy zdobyć. Tym razem będziemy mieli do trafienia cały wachlarz tych wszystkich kart. Nice. Hero jest tych tam kart bodajże 40 bądź 41. No i co, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie oczywiście o łapeczce w górze. Zostawcie suba, subik jest mega ważny, wbijamy 1000 subów. Gdzieś w tym miejscu ogólnie powinny wam się pokazać osoby, które... Czekajcie, o, tak. Tutaj wam się powinny pokazać osoby, które ostatnio dały suba. Jeśli chcecie się również tutaj pojawić, to dajcie suba i się w następnym odcinku na pewno pojawicie. Więc nie bądź ham, daj suba. Zostawcie dzwoneczek, wpadajcie na mojego Twitcha, twitch.com/kondi, bo tam są codziennie streamy na moim... na moim Twitchu są codziennie streamy. No i na mojego Twittera to jest Kondic już. No i co? Chyba już lecimy, bo nic więcej tutaj nie mam wam do powiedzenia. Jest to, jak wam powiedziałem, SBC. Oby się trafiło coś fajnego, więc ja już lecę do FIFA, moi drodzy. Gagri. Oj, przepraszam, już jesteście? Okej, moi drodzy. O kurwa! Lecimy sobie z tym SBC, jak widzicie na koncie mam chyba, tak, mam 100 tysięcy prawie, czekajcie, bo już się może ktoś sprzedał, więc już mamy 100 tysięcy, cyk. Musiałem trochę kart się pozbyć, ale to były takie karty wymienne wszystkie, więc sobie tutaj poszukałem w klubie, wystawiłem je, bo jak widziałem na Footbinie jest potrzebne mi 100 tysięcy monet, coś koło tego, a ja na pewno mam jeszcze jakieś karty w klubie, więc... Więc na pewno mniej tutaj będę musiał wydać. Więc moi drodzy, lecimy sobie tutaj do wyzwania budowania składów. Ten odcinek nagrywam w środę, a pojawi się on w czwartek, czyli czwartek wtedy, kiedy będziecie odbierali swoje nagrody za Division Rivals. Ja również będę odbierał sobie te nagrody, ale ja wolę wam rzucić sobie właśnie tutaj paczkę o Hero, kartę Hero. No powiem wam, że naprawdę... Oj, będzie się działo. Będzie naprawdę bardzo fajnie, więc czekajcie, tutaj sobie wchodzimy tak. Więc moi drodzy, czekajcie, bo ja se wezmę tutaj... co w ogóle wam mówię? Mamy tutaj właśnie dwa zadania do zrobienia, czyli skład o ocenie 8.4, no i skład o ocenie 8.5. I tak to właśnie wygląda. No i co? Pierwsze musimy zrobić sobie właśnie ten skład o ocenie 84. Mamy tutaj do urania jeszcze mieszaną paczkę piłkarzy, jak zrobimy. Tak właśnie wyglądają tutaj wyzwania. Trzeba tu po prostu dać zawodnika z drużyny tygodnia. Dwóch piłkarzy nie mniej niż 8.6. No i ogólna ocena zespołu minimum 84. Ok, zacznij od początku, tak? Wchodzimy tutaj, moi drodzy. I wygląda to właśnie w taki oto sposób. Więc ja tutaj się biorę za robienie to, za tworzenie tutaj tych wszystkich... Tego całego pięknego składu i widzimy się już za chwileczkę. Moi drodzy, zrobiłem tu już właśnie sobie pierwsze wyzwanie, dałem do składu właśnie takich tutaj zawodników. Nice. Chciałem kupić tego Brozowicza, no i Milinkowicza, Savicia, kosztowali oni coś koło 30 tysięcy, no kurwa trochę wydałem, ale mam nadzieję, że to po prostu odda. Czekaj, dajemy zgłoś skład, tak, że te SBC o tą kartę Hero, no musi oddać, musi. Jakiś Di Natale, Ginola, co, chociaż kurwa, chociaż ten, jak on się nazywa, ten Smularek, no naprawdę, no bo bądźmy poważni. Jak ja to zrobię i nic nie trafię, albo trafię jakieś jajco, typu znowu trafię, nie wiem, koja miałem? Aha, Solskiera to się wkurzę, naprawdę wam mówię, albo jakiś ten Niemiec taki, nie wiem jak on ma dokładnie na imię, albo Dudka, to dopiero. Ogólnie gdzieś tam widziałem, że ludzie pisali, że tak nie, oni obliczyli, że połowa kart jest grywalna, więc mamy 50% na trafienie jakiejś grywalnej karty, której cena przekracza te 100 tysięcy monet, które będziemy musieli wydać na właśnie zrobienie tego SBC, więc moi drodzy, albo się udo, albo się nie udo. Kumacie? Kumacie chyba. Dobra, no i tu mamy kolejny składnik, ogólna cena 8.5 już, no i trzech zawodników 8.6 jest potrzebne, więc tu jest ciężej, ale wydaje mi się, że powinienem dać radę, więc lecimy. Dobrze, moi drodzy, składnik, który dam tutaj do SBC, prezentuje się właśnie otóż w taki sposób. Na moim koncie zostało coś chyba, jak dobrze pamiętam, 20 tysięcy monet, więc no wydałem na całe SBC 80 tysięcy, zobaczymy,
czy to mi się zwróci. Musiałem kupić sobie tutaj Fabinho, Hugo Lorisa i Handanowicza z takich, i Bonucciego z takich droższych i jeszcze Zomera. A Komana miałem swojego, oddaję go, bo jest niewymienny i jakby tak nie będę już nim grał w ogóle, więc lecimy. Tak, chcę się ich pozbyć, pozbywamy się ich. Dostajemy mała paczka do tych piłkarzy premium. Okej, okay, fajnie. Dostajemy paczkę, moi drodzy, jest elegancko, wychodzimy sobie stąd. Ja teraz proszę o jedną rzecz, proszę o jedną rzecz, że trafi tylko zawodnika, który będzie grał normalnie. Ale przed tym otworzymy sobie oczywiście te paczuszki. Moi drodzy, już w tym momencie możecie wstawić łapkę w górę, no i suba, bo wiecie, o co mi chodzi. Łapka w górę, sub, pomoże mi trafić jakąś dobrą kartę. Damy sobie to wszystko oczywiście do klubu. To sobie damy na... Tu sobie wystawimy za tyle. No i tak, i właśnie proszę was tylko o to, bo moi drodzy, chciałbym trafić coś dobrego, a jeśli zostawicie łapkę w górę, no i suba, no to wydaje mi się, że to pomoże mi trafić coś właśnie bardzo dobrego. Tu mamy jajce, myślałem, że będzie coś lepszego, jest jakiś Chorwat. Gwardiol, okej, okay. Dajmy sobie to wszystko do klubu, bo do klubu powiedziałem zjeby. Dobra, i teraz moi drodzy, ostatnia karta, ta karta, proszę, proszę. Proszę, kurde, proszę. Proszę, moi drodzy, proszę. Proszę. 75 years later. Proszę, dobra. Lecimy. Teraz ktoś trafia gówno, a ja teraz trafiam coś dobrego. Dobra, proszę. Proszę, kurwa, proszę. Anglia. Nie, 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 kurwa, co to jest, Cole? O kurwa. Ja pierdolę, czemu Cole? No, no czemu? Why? Cole, ty kurwo! What? What the fuck? Ty kurwo jebana. Miał być Ginola. Where is my Ginola? Gdzie jest mój Ginola? Albo jajca Ture. Where? Where, moi drodzy? Where? I fucking... Asking you, where is my Ginola? Gdzie kurwa? W sumie powiem wam tak, w moim składzie, no, czekaj, to sobie ciebie wywalę. W moim składzie się, no, niby znajdzie tu miejsce, zaklimatyzuje się, jak to się mówi. Ale no, to co ja mam więcej powiedzieć? Jest Cole, ile on kosztuje, to ja dokładnie nie wiem, moi drodzy. Mam nadzieję, że jak najwięcej, zacznę sobie teraz. I to jest właśnie chyba karta, która kosztuje więcej niż on, jaki mam tutaj ten. 4x4, okej, not bad. Porównaj cenę. 100, 150. Coś koło 150 kosztuje, moi drodzy. No, 150. Czy jest źle, czy jest dobrze, nie mnie oceniać. Wydaje mi się, jaki on tu ma w ogóle ten? Trzymałość, skoczność, przyspieszenie. Gdzie on gra w ogóle? W Chelsea, jebanie. No i on trafi tutaj, cyk. I moi drodzy, no czy będzie lepszy od Antonego? To ja nie wiem, bo w sumie wydaje mi się, że powinien być lepszy, bo on ma wszystko lepsze, tylko nie ma to tempa lepszego, ale damy jakiś tutaj mu styl gry. Jestem ciekawy, jaki ma w ogóle styl biegania, czy on ma eksplozywny, tak się mówi, eksplozywny? Eksplozywny, jeden chuj jak się mówi, ważne, że go mam. No. I na pewno będę chciał sobie tu sprawdzić Viniciusa i Grudigera, bo tak, sprawdzimy sobie ile on kosztuje, ile straciłem na nim. Ło kurwa. Aż mi się zrobiło źle. A ja pierdol, aż mnie serce zabolało i to w chuj. Ja umieram, moi drodzy. No, ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej, więc tu jeszcze Kieza zawsze sobie pogrywa właśnie w tym miejscu. I tak, to wygląda. Ale... To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że ten traf, czekajcie, że ten traf, zważywszy na to, ile wydałem końców, zwrócił mi się. Zwrócił mi się, więc jestem z tego szczęśliwy. Czy będę grał tym kolem? Będę grał, zatrzymam, jak będzie się prezentował. Jeśli chcecie zobaczyć, jak on będzie wyglądał, to zapraszam was wszystkich na streamy, bo tam se gram FIFA. No i wpadajcie na mojego YouTube'a, znaczy jesteście na YouTube'ie, ale zostawcie łapkę w górę, no i suba. Ja się będę z wami żegnał. Zostawcie dzwoneczek, wpadajcie na Twitcha, i na Twittera, to jest Kondycjusz. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam miłego dzionka, bądź miłej nocy, w zależności, który oglądacie ten odcinek. Ja nazywam się Kondy, znaczy Konrad dokładnie. I żegnam się z wami bardzo serdecznie. Na razie!
No to kłaniała, no, nie.